DCS to obecnie najlepiej stworzona gra symulująca kokpity samolotów oraz śmigłowców bojowych dostępna na rynku cywilnym. Inne tytuły są stare, nie tak wszechstronne albo ich symulacja jest na o wiele mniejszym poziomie. Obsługa maszyn jest bardzo zaawansowana i zbliżona do realnego świata. Kokpity są interaktywne, gdzie przełączniki, przyciski, pokrętła są klikiwalne, co zdecydowanie wpływa na lepszy odbiór gry. W grze dostępne jest kilkadziesiąt różnych jednostek, którymi można sterować i wiele, wiele więcej obsługiwanych przez boty. Gra jest trudna, bo nie dość, że trzeba poznać własną maszynę, to dodatkowo procedury użycia broni, a także możliwości przeciwnika. Moduły, bo tak nazywane są maszyny, posiadają manuale, które liczą po kilkaset stron, ale żeby dobrze zrozumieć samoloty wystarczy tydzień, dwa, żeby komfortowo się w nich czuć. Umiejętność jego wykorzystania oczywiście wymaga praktyki, a tu można już mówić spokojnie o miesiącach. DCS nie posiada polskiego tłumaczenia, głównie wykorzystywany jest język angielski, w internecie znajdziecie jednak poradniki pisane czy nagrywane po polsku. Gra skonstruowana jest w ten sposób, że misje rozgrywają się na mapach, a gracz kontroluje właśnie samolot lub śmigłowiec. Celem samej misji najczęściej jest zniszczenie po prostu jednostek wroga. I o ile to wszystko może brzmieć przerażająco, to tylko kwestia chęci, a nie posiadania doktoratu z aeronautyki czy licencji pilota, zwłaszcza, że samą grę można sprawdzić totalnie za darmo. Grę można pobrać przez Steam, a także bezpośrednio ze strony producenta i tam polecam się udać. Pobranego launchera należy uruchomić i zainstalować po prostu grę we wskazanej przez siebie lokalizacji. Wejdziemy w Downloads, DCS Download i tutaj mamy Download, możemy pobrać launchera. Wymagane będzie jakieś 200 giga wolnej przestrzeni na dysku. Dobrze będzie mieć ponad 16 GB RAMu i nie najstarszą kartę graficzną. Dysk SSD jest także bardzo mocno zalecany, inaczej czekają Was długie czasy wczytywania. Gra wymaga zalogowania się, konto tworzy się również na stronie producenta, klikając login, tu można sobie stworzyć konto. DCS jest reklamowane jako gra free to play i na początek faktycznie te darmowe rzeczy starczą. Po zainstalowaniu otrzymujemy dwa samoloty, amerykański TF-51, który jest szkoleniową wersją P-51 Mustanga, czyli samolotu z II wojny światowej. Kokpit maszyny jest klikiwalny, można nim polatać, ale nie posiada on żadnego uzbrojenia. Nie jest to najlepszy samolot na początek, bo Warbirds, jak zwane są te samoloty, są bardzo trudne w pilotażu, zwłaszcza podczas startu i lądowania. Możemy więc na przykład kliknąć jakieś przyciski, oczywiście trzeba wiedzieć do czego służą. Drugim jest rosyjski Su-25T, który ma bardzo spory wachlarz uzbrojenia, ale jego kokpit jest nieinteraktywny, nie można więc nic w tym kokpicie kliknąć. Rola tego samolotu to niszczenie jednostek naziemnych różnego typu i w tej roli naprawdę się sprawdza. Lepiej jest więc rozpocząć po prostu od niego. W związku z tym, że ten kokpit jest jednak nieklikiwalny, procedury użycia maszyny są uproszczone, nie będzie to więc pełne doświadczenie z tego, czym jest DCS. Rozgrywka w DCS-ie odbywa się na mapach, które są wycinkiem świata, całość ziemskiego globu nie jest wymodelowana. Darmowe dwie mapy to Kaukaz, który obejmuje obszar głównie skupiony na Gruzji, jest bardzo dobrą mapą z różnorodnymi obszarami i wieloma lotniskami do użycia, oraz Mariany, które są kilkoma stosunkowo małymi wyspami na Pacyfiku. Społeczność tworzy darmowe maszyny do gry i z chlubnymi wyjątkami są absolutnymi badziewiami, które odradzam instalować, bo tylko będą powodować problemy. Jest to jednak jakaś możliwość darmowego grania w grę. Wspominałem, że lepiej zainstalować grę przez stronę producenta, a to dlatego, że wtedy mamy dostęp do darmowego programu. Pozwala on sprawdzić sporo maszyn całkowicie za darmo przez okres 14 dni. I nie są one niczym ograniczone, to pełnowartościowy produkt. Te dwa tygodnie dotyczą każdego samolotu z osobna, więc można sprawdzić jeden moduł przez dwa tygodnie, potem następny przez dwa tygodnie i następny przez dwa tygodnie itd. Przez ten okres można naprawdę zaznajomić się z modułami i zdecydować, czy się chce go po prostu kupić. To o tyle ważne, że maszyny różnią się od siebie rolą na polu bitwy, możliwościami, ilością oraz różnorodnością uzbrojenia oraz każda maszyna lata inaczej. Oczywiście gra nie jest darmowa. Cena pojedynczego samolotu czy śmigłowca to okolice 300 zł w zależności od typu. Mapy są nieco tańsze. Taka cena może wydawać się duża, ale samoloty powstają na bazie istniejącej jednostki, mają odwzorowane systemy uzbrojenia, hydrauliki, elektryki, systemu paliwowego oraz najlepszy model lotu dostępny na rynku cywilnym. Jeden moduł różni się diametralnie od drugiego, tak jak jest to w prawdziwym świecie. Same moduły powstawały przy udziale osób, które na nich latały czy uczestniczyły w ich utrzymaniu. Trzeba powiedzieć, że każdy samolot, helikopter można traktować jako osobną grę, bo zaznajomienie się z nimi, ich obsługa oraz role są różne. Wyprzedaże zdarzają się dosyć często, zazwyczaj w momentach, kiedy ma je również Steam, a więc kilka razy w roku. Ceny spadają wtedy o 20-30%, ale niektóre moduły mogą mieć nawet 50% obniżkę. Jeżeli sprawdziliście grę w jej darmowej wersji i chcecie wydać pieniądze, polecam na początek nie kupować map. Darmowy Kaukaz jest nadal bardzo solidnym terenem, istnieje dla niego sporo misji, kampanii czy serwerów multiplayerowych.
Pierwszym samolotem może być F-16, F-18 czy JF-17. Są to samoloty wielozadaniowe, mogące wykonywać różnorodne misje, więc nie będziecie skazani tylko na jeden typ aktywności. Na początek warto kupić jeden, może dwa moduły, skupić się na ich nauce, trochę się w nie gryźć i je zrozumieć. Myszkę i klawiaturę wykorzystuje się do klikania przełączników lub zmiany niektórych funkcji, ale nie do tego, żeby latać. Dlatego większym problemem niż samo kupienie modułu jest jednak to, że potrzeba wydać pieniądze na średniej klasy joystick. Zazwyczaj te sprzedawane są w pakiecie razem z przepustnicą i ich koszt to już ponad 600 zł. I za powiedzmy solidny zestaw trzeba zapłacić lekko ponad 1500. Do tego można dokupić pedały lotnicze, które będą potrzebne zwłaszcza dla śmigłowców czy samolotów z II wojny światowej. To też 100 zł. Żeby łatwo orientować się w kokpicie, bardzo będzie potrzebny system śledzenia ruchów głowy, to jakieś 1000 zł, ale można na portalach aukcyjnych kupić zamienniki w okolicach 200 zł, które również będą się sprawdzać. Sam joystick i przepustnicę można zastąpić padem od konsol, które posiadają gałki wychyłowe. Będzie można za ich pomocą wykonywać nawet bardzo precyzyjne manewry podczas latania. Brakuje im jednak przycisków, którymi steruje się funkcjami maszyny. DCS wspiera VR i gra dostaje 1000000 punktów imersji, kiedy lata się w takich goglach. DCS nie posiada żadnego grindu ani ekonomii. To znaczy, że wszystko jest dostępne od razu, nie trzeba zbierać żadnych zasobów, czy zaczynać loty na maszynach treningowych i pnąć się po szczeblach kariery. Sam DCS nie daje żadnego celu typu dzisiaj zniszcz 5 czołgów albo wylataj przynajmniej 20 tysięcy funtów paliwa. Misja podzielona jest na stronę niebieską, zazwyczaj kraje natowskie, i czerwoną agresorzy, zazwyczaj Rosja i tego typu kraje. Rozgrywka w grze odbywa się na wspomnianych mapach. Nie są one małe, ale jednak ograniczają swobodę. Na przykład Kaukaz to jakieś 400 mil morskich, czyli jakieś 800 km po skosie. Sam DCS jest pusty, potrzeba więc wczytać misję stworzoną przez siebie czy innych graczy. Te można pobrać ze strony producenta, a ich jakość oczywiście będzie różna. Na przykład to jest jedna z moich misji. Istnieje bardzo duża ilość serwerów, na których ogrywana jest jakaś misja. Serwery mają różną trudność i można tam walczyć przeciwko innym graczom lub przeciw po prostu botom albo mieszać te style. Początkowym graczom odradzam jednak wchodzenie na serwery, bo przeciwko innym graczom będziecie po prostu łatwym celem. Najlepiej jest więc po prostu poznać maszynę i trenować w singleplayerowych misjach. Lot zaczyna się zazwyczaj w stanie cold and dark, czyli kiedy samolot trzeba włączyć, co potrwa kilka dobrych minut, bo trzeba w odpowiedniej kolejności uruchomić kolejny system i następnie zaprogramować uzbrojenie czy przygotować sensory maszyny. Na przykład pierwszymi krokami we F-16 jest włączenie baterii, zasilanie i dopiero turbiny. Możliwe jest także start już z uruchomioną maszyną, ale to nie zwalnia gracza z przygotowania jej pod daną misję. Dla niecierpliwych można być już w powietrzu i po prostu polatać na samym dopalaczu. DCS to nie jest tytuł, gdzie niszczy się 1000000 wroków na sekundę. To dosyć normalne, że przygotowanie do samego startu zajmuje 5-15 minut, lot do odpowiedniego miejsca czasami nawet godzinę, sam atak to tylko kilka chwil i drugie tyle na powrót do bazy. Każdy moduł powinien posiadać budowany pakiet misji. Treningowe misje pozwalają zaznajomić się z maszyną bez potrzeby czytania manuala, natomiast instant, czyli takie natychmiastowe, to takie, gdzie na szybko można rozegrać jakiś stosunkowo mały scenariusz, na przykład jak walkę powietrzną. Niektóre moduły będą miały także kampanię, czyli kilkanaście zdubbingowanych misji następujących po sobie w ramach jednego scenariusza. Istnieją płatne kampanie, które są nieźle zrobione, ale ja za nimi nie przepadam. Co będzie celem podczas misji, zależy od zamysłu twórcy. Może to być tylko lot patrolowy, albo zrzucanie bomb na budynki, mosty, czołgi, atakowanie wyrzutni przeciwlotniczych, topienie okrętów, czy walka z innymi samolotami, albo po prostu wszystko naraz. Cel misji może być opisany w tzw. briefingu, na kolenniku, albo dołączonym PDF do misji. Cele mogą być także generowane dynamicznie, bo misja może reagować na nasze poczynania i trochę się dostosowywać do nich. Różne maszyny przenoszą różne uzbrojenie. Dostępne są m.in. głupie bomby, bomby nakierowane laserem czy typu JDAM z modułami GPS-owymi, bomby kasetowe, bomby szybujące, pociski manewrujące dalekiego zasięgu, pociski przeciwpancerne, przeciwradarowe, a dla walki powietrznej pociski typu FOX 1 do FOX 3. Gra posiada póki co szczątkowe możliwości logistyczne, dostępne dla śmigłowców głównie. Transport, czyli taki ładunków czy piechoty. Można powiedzieć, że nie istnieje CSAR. Trzeba jednak powiedzieć, że te rzeczy rozwiązała głównie społeczność graczy. Sam napisałem skrypty, w których bardzo mocno rozwinąłem te dwie role, dzięki czemu śmigłowcy mają co robić na misjach. Oprócz lotnictwa można sterować również jednostkami naziemnymi. Po zakupieniu DLC o nazwie Combined Arms dostępne są czołgi, wtedy wozy opancerzone, artyleria czy nawet jednostki przeciwlotnicze, ale ich obsługa jest bardzo uproszczona, arkadowa, nie jest to symulator. Niektóre samoloty mogą tankować w powietrzu, co jest absolutnie fantastyczną sprawą, a F-18 oraz F-14 mogą startować i lądować na lotniskowcach.
Misje będą różnorodne, od nalotu na grupkę czołgów po całkiej sporej wielkości konflikt. Moje misje to zazwyczaj do 800 jednostek naziemnych, ale większość z nich po prostu stoi w miejscu, bo DCS słabo sobie radzi, gdyby to wszystko się poruszało. DCS posiada samoloty z ery II wojny światowej, okresu zimnej wojny i bardziej współczesną czwartą generację myśliwców. Mogą one wszystkie występować na jednej misji, bo ograniczeniem jest tylko zamysł twórcy misji. Pobraną lub stworzoną misję przez siebie można wrzucić bardzo szybko na własny serwer i pograć po prostu ze znajomymi. Gra w 2023 roku obchodziła 15-lecie, jest więc już starym produktem, więc łatwo to również zrozumieć, że ma swoje problemy. DCS nie w pełni wykorzystuje obecne procesory czy karty graficzne, twórcy robią co mogą i faktycznie w sumie są zauważalne poprawy w wydajności. Producent gry Eagle Dynamics sam tworzy moduły, istnieją także zewnętrzni deweloperzy, którzy dodają własne maszyny. Na silny plus trzeba zaliczyć fakt, że moduły muszą przejść weryfikację i spełniać wysokie standardy gry. Tu nie sprzedaje się byle badziewia jak w Microsoft Flight Simulatorze. Instrukcje obsługi do maszyn są długie, ale sporo tam zdjęć. Można je czytać też tylko od miejsca, które jest potrzebne, np. procedura użycia danego pocisku. Na YouTubie jest również naprawdę sporo poradników, jak wykonać daną rzecz, co będzie dobre dla osób, które wolą wizualny tutorial. Podczas misji można korzystać z interaktywnej mapy, naciskając przycisk F10, po prostu sprawdzać sobie obszar misji. Można także zmieniać widoki modułów za pomocą klawiszy funkcyjnych, czyli np. Flyby View. Gra posiada zaawansowany edytor, w którym za pomocą tylko klikania można stworzyć całkiem niezłe misje. Nie ma tam jednak automatyzmu, w sensie, że każdą jednostkę trzeba ręcznie poustawiać na ziemi. Można tworzyć nim tzw. wyzwalacze, czyli reakcje na zdarzenie. Przykładowo, jeżeli wlecisz w jakiś tam obszar, gra może uruchomić jednostki wrogie, które do tej pory były uśpione. Możliwe jest także tworzenie skryptów w języku Lua, które rozszerzają możliwości gry, czyli tam na przykład wspomniana logistyka czy CSAR. Latanie w DCS-ie zrobi z Was pilota tak samo jak granie w Battlefielda zrobi Was operatora jednostek specjalnych, czyli nie zrobi. Więc niekoniecznie w realu uruchomicie prawdziwy samolot, wystartujecie i będziecie umieli go bojowo użyć. Sam DCS nie nauczy Was realnej taktyki, nie dostaniecie informacji jak być skutecznym myśliwcem lub szturmowcem, gra daje jedynie narzędzia, które można wykorzystać w symulacji. Na pewno jednak będziecie mieć o wiele większe pojęcie o bojowym lotnictwie. Misje niemalże zawsze tworzone są przez graczy, a nie osoby, które wiedzą jak w rzeczywistości, powiedzmy, konflikty wyglądają. Nie spodziewajcie się więc jakiegoś totalnego die-hardu symulatora, a raczej luźnego niszczenia celi. Maszyny posiadają model zniszczeń, możliwe jest więc utracenie tylko części, połowy lub nawet całego skrzydła po otrzymaniu uderzenia od pocisku. Deweloperzy tworzą również możliwość uszkodzenia lub całkowitej utraty systemów hydraulicznych, paliwowych czy tam uzbrojenia. Nie jest on idealny i często tak beznadziejny, że aż śmieszny. Udźwiękowienie gry jest na bardzo wysokim poziomie. Maszyny brzmią tak jak w realnym świecie, przynajmniej mogę to powiedzieć o tych, co sam słyszałem na żywo. Zachowany jest też efekt Dopplera dla zbliżających się i oddalających obiektów. Gra ciągle się zmienia, dodawane są nowe rzeczy czy funkcjonalności, a stare bywają zmieniane. To bywa problematyczne, bo gracze mogą być przyzwyczajeni do pewnych procedur, które nagle nie działają i trzeba się je uczyć na nowo. Brakuje w grze jednostek logistycznych czy wspierających, ale takich kontrolowanych przez ludzi. Mowa o samolotach transportowych, jednostkach kontroli przestrzeni powietrznej czy cystern. Można powiedzieć, że DCS to gra ukierunkowana na walkę, co powoli się jednak zmienia. Czas w grze leci tak jak w realnym świecie. Jest zachowany cykl nocy i dnia z poprawnymi dla czasami wschodów i zachodów słońca oraz księżyca w danym dniu, w danym roku. Tylko mapa Kaukazu jest darmowa, posiada różne tekstury dla różnych pór roku. Pogoda w grze jest dobra, ale nadal brakuje jej sporo. Wiatr wieje na całej mapie zawsze w tym samym kierunku i z tą samą siłą, nie mówiąc o tym, że nie reaguje na przeszkody terenowe, natomiast formacje chmur są takie same na całym obszarze mapy. Mapy w DCS-ie to nie idealne kopie realnych lokalizacji, to bardziej artystyczna, uproszczona ich wersja. Gra nie wygląda hiperrealistycznie jak w Microsoft Flight Simulatorze, a dla potrzeb symulatora bojowego nie jest to jakiś wielki problem. Z paru powodów w grze niedostępne są ruskie maszyny, zwłaszcza te nowszego typu, tak samo nie ma jednostek typu Stealth. DCS posiada pakiet samolotów nazywany Flaming Cliffs. Każdy z tych samolotów można jednak kupić osobno i są to moduły, które mają uproszczone procedury użycia, nie mają interaktywnych kokpitów i niejako mogą być kontrolowane przez mysz i klawiaturę. Według mnie nie jest to jednak dobry starter dla początkujących, ale niektórzy mogą poszukiwać właśnie takiej łatwiejszej rozgrywki. DCS może na pierwszy rzut oka wyglądać niesamowicie i w sumie taki jest. To bardzo solidny produkt, ale ma ogrom problemów jak i inne duże gry. Największym jest Early Access. Moduły wydawane są jako nieskończone, gdzie brakuje im funkcji, sensorów czy uzbrojenia i z czasem są te rzeczy dodawane. Zanim któryś kupicie, zapytajcie więc w jakim stanie obecnie on jest.
Przykładem niech będzie FA-18, który był tworzony przez jakieś 4 lata, zanim został wypuszczony w formie wczesnego dostępu, co wydarzyło się 1 czerwca 2018 roku. I do tej pory, kwiecień 2024, nad samolotem prowadzone są prace. DCS to gra, gdzie wiele, wiele, wiele rzeczy jest dodanych szczątkowo, połowicznie lub istnieje w prawie ukończonym stanie. Jest to bardzo frustrujące, bo podczas gdy wiele rzeczy właśnie jest niedokończonych, wydawane są nowe moduły, które również wypuszczane są w formie wczesnego dostępu. Do tego dochodzą obietnice. Co pół roku możemy przeczytać, że producent pracuje nad jakąś funkcjonalnością i tak ciągnie się to przez lata. Weźmy chociażby kilka przykładów z roadmapy ze stycznia 2021 roku. Generalnie zawsze mówię, że trzeba używać w DCS-ie to, co jest, bo to, co ma być, trzeba będzie czekać latami, więc nie ma się co napalać. Jeżeli deweloper mówi dzisiaj, że tworzy moduł XYZ, to wyjdzie on za 3 lata. Bugi? Oczywiście, przy tak dużej grze, tak starej grze jest to nieuniknione. Każdy duży tytuł je będzie miał. Ale co jeżeli jakaś funkcjonalność działa, na przykład takan do powietrznych tankowców i jest ona popsuta przez 3 miesiące? To często się zdarza. To, że oprócz naprawiania błędów psuje się już działające rzeczy. Mapy, na których rozgrywają się misje, zdecydowanie nie są idealne. Ograniczenie wielkości map powoduje, że mogą się znudzić, bo lata się ciągle nad tym samym terenem. To, że trzeba je kupować, dzieli społeczność, bo możecie nie pograć z kumplami, bo akurat danego terenu nie macie. Tekstury są narysowane, gdzie z daleka to nie przeszkadza, a latając już nisko będzie to zauważalne. Latając w ogóle nisko, czy używając jednostek naziemnych, widać, że teren jest wymodelowany na zasadzie dużych, płaskich płaszczyzn, co wygląda często słabo. Ale jeszcze gorzej jest z wieloma graficznymi błędami, takie jak dziwne uskoki w teksturach, czy po prostu rzeki płynące pod górę. Producent chce stworzyć mapę świata, ale to kolejna obietnica, zwłaszcza, że podobno rozwijają teraz zespół składający się z 3 osób. Tu wstaw ironiczny, uśmiechniętą emotkę. Grę można spauzować, ale nie można zapisać stanu misji. Powiedzmy, że to mały problem, kiedy misja jest krótka, ale przez to niemożliwe jest stworzenie pełnoskalowych konfliktów, które mogłyby trwać dni zamiast 2-4 godzin, które macie, żeby latać w grze. Boty w DCS-ie są jednocześnie idiotyczne i super snajperami. Jednostki naziemne jak czołgi zazwyczaj będą jednostkami stacjonarnymi, broniącymi jakiegoś punktu. Po zniszczeniu jednej, reszta nie wykonuje żadnej akcji. Za to jeżeli pozwolicie im strzelać, będąc w ich zasięgu, wtedy trafiają idealnie w cel, bo RNG dla nich jest po prostu zdecydowanie za małe. Jednostki naziemne mają paski życia i nie można im uszkodzić, powiedzmy, poszczególnych modułów, jak optyka, trakcja, uzbrojenie. Lepiej to widać przy okrętach, którym na przykład nie da się uszkodzić radarów dozorujących lub naprowadzania. Boty w samolotach mają natomiast uproszczony model lotu, więc w momencie, kiedy ty wytracasz energię lecąc na przykład do góry, bot spokojnie pokonuje prawa fizyki, boty widzą przez chmury, nigdy nie utracą cię z oczu i potrafią idealnie unikać twoich pocisków. Jeżeli zechcesz natomiast polatać w formacji z botami, to nie będzie to też przyjemne, bo robią nagłe manewry, a potrafią nawet niemalże się teleportować na nową pozycję. Boty nie są też sterowane odgórnie przez silniki gry. Chodzi o to, że czołg będzie sam się bronić, o ile coś znajdzie się w jego zasięgu, tam poniżej 4 km, ale sam z siebie nigdzie nie pojedzie. Po zauważeniu samolotu wroga nie będzie próbował się przykładowo schronić. Gra mu nie powie, że 10 km od niego znajduje się wróg i może tam pojechać i próbować go zaatakować. Takie akcje musi zdefiniować twórca misji. Ustawienie kilku takich akcji nie będzie problemem, ale kiedy misja ma ponad 100 różnego rodzaju grup i mają one ze sobą w jakiś tam szczątkowy, logiczny sposób współpracować, no to już zajmie ogrom czasu. Te uwagi są z punktu widzenia osoby, która już dawno przekroczyła 10 tysięcy godzin w tej grze. Dla nowego gracza nie będzie to miało takiego znaczenia. Spokojnie przez 50-200 godzin można się DCS-em zachwycać. Po pierwszym uruchomieniu gry warto najpierw wejść w opcje i ustawić jakość grafiki. Wchodzimy tutaj w opcje i mamy system i są tu ustawienia graficzne. To są ustawienia do mojej karty RTX 3070. Następnie można spróbować po prostu polatać jednym z darmowych samolotów. Wejdziemy do zakładki Instant Action. Wybierzemy z moduł, który na pewno będziecie mieć, czyli SU-25T. I mamy tutaj opcję Free Flight Admiralne. Po załadowaniu się misji naciskamy Fly. Pokaże się tutaj lektoron sobie, co się będzie tam mówić. Jeżeli chodzi o poruszanie głową, poruszamy myszką. Możemy również poruszać klawiszami numerycznymi na klawiaturze. Naciskając 5 resetujemy widok. Teraz jeżeli chcemy zrobić zoom, korzystamy ze scrolla myszki albo naciskamy mnożenie lub dzielenie na klawiaturze numerycznej. Na HUD-zie mamy prędkość oraz wysokość nad poziomem ziemi tutaj w tym przypadku, czyli 530 km na godzinę i 1200 metrów nad poziomem ziemi. Steruje się maszyną, przynajmniej tak od razu, nie mając joysticka, na klawiaturze strzałkami. Teraz naciskanie strzałki do góry powoduje, że joystick pchany jest do przodu.
Więc to też powoduje, że dziób maszyny zaczyna opadać, więc żeby chcemy lecieć do góry, musimy nacisnąć strzałkę w dół. To może być trochę na początku mało intuicyjne. Żeby przechylić maszynę lewo-prawo, używamy strzałek lewo-prawo oczywiście. Teraz page up, page down zmienia wartość przepustnicy, czyli można powiedzieć takiego gazu. Po naciśnięciu klawiszy F10 przechodzimy na tą interaktywną mapę, którą też możemy sobie zoomować. F1 wracamy do kokpitu, F2 to jest widok zewnętrzny, w którym możemy też obserwować swoją maszynę. F3 to jest ten taki flyby view, gdzie maszyna po prostu przeleci koło kamery. Do lądowania będziecie potrzebować tych przycisków, które tutaj wyświetliłem na ekranie. Specjalnie nie pokażę, jak wylądować, dlatego że to będzie część waszej pracy domowej. DCS wymaga tego, żeby trochę poczytać, trochę popracować nad grą i tak dalej. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to lewy Ctrl plus E naciskane 3 razy katapultuje waszego pilota i możecie wtedy zacząć jeszcze raz rozgrywkę, na przykład naciskając przycisk Shift R lub naciskając Escape, Quit. Wtedy jeszcze raz możecie zrobić fly again. Jeżeli chcecie zmienić klawiszologię, musicie nacisnąć Escape i wtedy wejść w Adjust Controls i tutaj macie przypisywanie klawiszy. Powiedzmy, że szukamy podwozia, czyli Gears. Możemy sobie kliknąć Search i wpisać GEAR. I mamy Gears i mamy odpowiednie przyciski, które sterują podwoziem. Natomiast jeszcze jest tutaj taka zakładka jak z Axis Assign. Jeżeli będziecie mieć na przykład przepustnicę, czy powiedzmy gałki wychyłowe na padzie, to tu są osie, którymi możecie sterować i przypisywać je do właśnie takich specjalnych przycisków. Będą one tutaj wyświetlone jako joystick, jako tam pad i tak dalej, i tak dalej. Po prostu klikacie sobie taką opcję, robicie na przykład clear, dodajecie nową i wybieracie powiedzmy albo oś, albo po prostu naciskacie ją na joysticku czy przepustnicy, ona się tutaj wtedy pojawi i tak w ten sposób zmienicie przypisanie klawiszy.